Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy kochani, jak to tutaj wygląda dla nas w tym czasie w sprawach prywatnych. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Mam takie poczucie, że tutaj jakby masz możliwość zmienić coś w swoim przeznaczeniu dosłownie, czyli to jest wielki temat. Masz możliwość poprowadzić swoją ścieżkę inaczej niż na przykład jakby cię ktoś pół roku temu zapytał, czy rok temu, prawda? Byłby tu u ciebie inny pomysł na takiej zasadzie, a teraz jakby masz nową wiedzę, nowe informacje, nowe możliwości się dla ciebie otwierają. Dosłownie coś takiego czuję. I obszar poza prywatnym. O, tutaj mamy Isę. Tutaj mamy Isę. No dobrze. Isa nas zatrzymuje, żeby nam pokazać destrukcyjne procesy, które się dzieją, żeby nam pokazać kwestie, które są niewłaściwe dla nas. Może czasem głowa chce, ale dusza jakby to odrzuca, prawda? A wiadomo, że my nie jesteśmy głową, nie jesteśmy myślami, nie jesteśmy intelektem, nie jesteśmy ego, prawda? Tylko każdy z nas jest duszą, która żyje w ciele, więc dusza jest ważniejsza i to, czego pragnie dusza, bo dusza to ty, prawda? Ta twoja dusza to ty. To nie jest żadna oddzielona część. I tutaj ja czuję, że będzie ona dosłownie krzyczeć do nas. No oczywiście może szeptać. O, zobaczcie. Ale rybeczki to odrzucają. Słyszeliście, jak karty mi upadły? W miejscu, gdzie nie słuchasz, nie słyszysz swojej prawdziwej, głębokiej potrzeby, będzie następować kompletne zatrzymanie, cisza, zblokowanie, zastopowanie. I to się dzieje po to, żeby ci uświadomić pewne kwestie i żeby rybeczka się mogła przebudzić. Król Pentakli i arcykapłan, obszar prywatny. Tutaj jest pokazane, zwróć uwagę na konkrety, to co widzisz, to co jest wokół ciebie. Zwróć uwagę na fakty, na konkrety, na to co jest wokół ciebie. Jakie zasady, reguły się pokazują, które będzie trzeba im jakby sprostać albo się czemuś poddać. Coś jest istotne, co jakaś tradycja może... Jakie zasady czyjeś powielane? O, mogą być rodzinne też, czy religijne nawet. Ktoś tutaj otrzyma propozycję wejścia w związek taki nieformalny, bo na drodze stoi różnica kulturowa, religijna. Ja czuję, to jest dla jakichś osób, może jednej, dwóch osób, ale czuję, że tutaj coś stoi na przeszkodzie, żeby te osoby mogły wziąć ślub. Możliwe, że jesteście w różnych religiach jakby, prawda? Wychowanie. Okej, dobra, idziemy dalej. To był jeden z tematów. Mamy arcykapłankę. I co jeszcze? Poprosimy jeszcze. O, i królowa mieczy. Bardzo ciekawe połączenie, bo to jest arcykapłanka i królowa mieczy, to jakby były totalne dwie przeciwności. Arcykapłanka bazuje na tym, co czuje, prawda? Na tej wiedzy, którą ma i zbieraną z bardzo wielu lat, a często też wcieleń. Jest to wiedza, która pojawia się poprzez właśnie intuicję, ten instynkt wewnętrzny, prawda, tą wiedzę taką wewnętrzną. Natomiast królowa mieczy, ona znowu bazuje na tym doświadczeniu, które zdobyła intelektualnie w życiu, prawda? I pojawiają się nam one obie, jakby dwie przeciwności. I teraz pytanie, o co tu chodzi dla ciebie, rybeczko? Czy miotasz się czasem jakby między tymi dwoma obszarami? Bo dobrze by było to połączyć, wiesz, niech intuicja wspomaga intelekt, a intelekt niech wspomaga intuicję. I wtedy to się robi fantastyczna inteligencja emocjonalna, tak się to nazywa. I naprawdę przepięknie potrafi pomagać nam w codziennych naszych życiach, życiowych kwestiach. Idziemy dalej. Radę zobaczmy do obu obszarów. Rada do obu obszarów.
Ojejku, no widać tu to przyblokowanie. Dobrze zauważyłam przyblokowanie. Proszę o radę dla obu obszarów, dla osób spod znaku ryb. Zobaczcie, znowu tu mamy. Królową była w rewersie, czyli widać znowu przyblokowanie i mamy 10 pentakli. Dla kogoś przyblokowanie jest w obszarze finansowym, w obszarze rodzinnym, w obszarze bliższej, dalszej rodziny. Może tutaj nie ma rozmowy, może być jakaś awantura, kłótnia o spadek, o przepisanie jakiejś ruchomości, nieruchomości. Dobra, zobaczymy, co tu w tym obszarze poza prywatnym. Ojejku, no dobrze, zaczynamy od wieży, bo to jest dobre. To jest akurat dobry układ, Isa i wieża. Widać, że to puszcza to przyblokowanie, ale trzeba sobie pozwolić na inny sposób myślenia, postrzegania. Czego pragniesz, czego chcesz, jak chcesz, żeby to wyglądało, w którą stronę chcesz zwrócić się w dalszej części twojego życia. Zobaczcie, As Mieczy wygląda podobnie jak Isa, prawda? Natomiast jest totalną znowu różnicą. Znowu to takie totalne przeciwieństwo, jak tutaj. Czyli poszukaj może. No bo jeżeli coś robisz i to prowadzi do negatywnych efektów końcowych, zrób coś przeciwnego. Pozwól sobie na to, żeby zmienić swoje zasady, reguły i zrobić coś kompletnie przeciwnego, bo to cię może doprowadzić, Król Kielichów, do innych efektów, rezultatów i wtedy zwróć uwagę, co to są za rezultaty i się zastanów, czy ci się to podoba i czy chcesz kontynuować ten rodzaj postępowania, działania. To jest po prostu uczenie się z doświadczenia, z doświadczania tego, co się dzieje, prawda? Uczymy się z tych naszych przeżywanych lekcji. Ktoś tu się blokuje, ktoś tu nie chce widzieć, nie chce słyszeć, ktoś odrzuca tutaj prawdę, ktoś blokuje się na uczucia, emocje, woli widzieć coś jakimś, niż widzieć prawdę na ten temat. Trzeba by pozwolić sobie na to, by zobaczyć prawdę taką, jaką jest, nawet jeżeli to jest do góry nogami, zupełnie inaczej niż tobie się wydaje. Zobaczcie, znowu ten temat totalnej przeciwności, bo karta Wisielca pokazuje totalną 180 stopni przeciwność, prawda? Ja czuję, że to jeszcze tutaj nam mam wziąć. No dobrze. Okej, tak. Lecimy po kolei, czyli prywatne sprawy. Tydzień, w ogóle dwa tygodnie, bardzo ważne, słuchajcie, niesamowicie ważne. Są tutaj przeciwności, wyzwania, które się pokazują, jak najbardziej, ale to się dzieje po to, żeby coś mogło puścić, jakieś blokady, jakieś zlodowacenie, dosłownie zastopowanie. Dokładnie. Przyjmij to, co los tobie niesie. Ja czuję, że ktoś się zablokował na czymś, zamiast iść dalej, zamiast iść do przodu, zamiast pozwolić sobie na ten ruch, prawda? Jakby przemierzając dalej swoją ścieżkę w poszukiwaniu kolejnych doświadczeń. Dosłownie coś takiego tutaj czuję. Dobra. Prywatne sprawy. Skupiam się tutaj znowu. Mamy tutaj attraction in signs, czyli są tutaj takie rybki, które przyciągały do swojego życia, pracowały nad tym, żeby przyciągnąć do swojego życia nową osobę może, albo jakąś konkretną osobę. I teraz mam takie poczucie, że nie poszło tak, jak miało to pójść. Czuję, że ten efekt końcowy jest, zobaczcie, królowa buław. Beznadziejny, bo jest w rewersie, prawda? Czyli totalne rozczarowanie, ale to po prostu stuprocentowe. Tak, natomiast dzieje się to po to wszystko, czyli to wszystko się tutaj przyblokowało, bo to nie miało się wydarzyć, dosłownie coś takiego czuję. No niestety, tak tutaj, kochani, dla niektórych czuję. Okej, zobaczmy dalej. Inny temat. Jeżeli pragniesz relacji, związku, miłości, ważne jest, żeby właśnie oczywiście
manifestować, afirmować sobie, przyciągać tą osobę, jakby nie było, prawda, mówić o tym, myśleć o tym, wyobrażać sobie i tak dalej. Ale pamiętaj, przyciągasz to, co masz w sobie, to, co wnosisz w sobie. I te dwie karty znowu to pokazują. Arcykapłanka to jest wnętrze, a Królowa Mieczy to jest zewnętrze, czyli ona patrzy na zewnątrz. Arcykapłanka widzi to, co na zewnątrz, ale skupia się na tym, co wewnątrz, prawda? Czyli dla niej to, co wewnątrz, jest ważniejsze. A summa summarum, wszystko jest ważne, prawda? Jakbyśmy tak popatrzyli na innych, czy na siebie, to jest ważne to, co w środku i to, co na zewnątrz. Ale ja to czuję, że jest to takie powiedzenie, mi się kołacze cały czas, jak cię widzą, tak cię piszą. Więc z jakiegoś powodu, dla kogoś jest to ważna informacja w tym momencie, żeby uważać na to, co się mówi i do kogo, bo ja czuję, że tu są jakieś uszy, które słuchają i przekazują tą informację dalej i może nie działać to na twoją korzyść. Specyficzna wiadomość, pewnie dla kogoś, może dla jednej osoby. Dobra, idziemy dalej. Czuję, że tu ktoś może otrzymać propozycję wejścia w związek małżeński, ale jest tutaj warunek. Jest warunek, że jakby przyjęcia, znowu się pojawia ten temat, tej innej wiary, albo zasad, albo reguł, albo tak, chodzi tutaj o jakieś kwestie kulturowe, kwestie tradycji, kwestie religii. Ktoś tu tego oczekuje jakby od drugiej osoby. Zobaczmy, co dalej. Co dalej poprosimy dla rybek? No, czuć to przyblokowanie cały czas. O, zobaczcie, o tym powiedziałam. Zaręczyny są tutaj możliwe, ale ja czuję właśnie, że to wiąże się z pewnymi niedogodnościami, może tak powiem. Dla kogoś, oczywiście dla kogoś. Oczywiście są osoby, które przyjmują to z chęcią, tą zmianę, jak najbardziej, i to zmienia właśnie wtedy przeznaczenie tej osoby, bo jednak religia jest znaczną kwestią. Religia, tradycja, kultura, prawda, w której się tam działa, żyje, funkcjonuje. I tutaj ktoś to zmienia, więc duża zmiana w przeznaczeniu. Odpuść potrzebę kontroli. Tutaj pewne kwestie muszą się rozwijać w sposób naturalny. I ja tu już mówię o wszystkim, prawda, co się wydarza w sprawach prywatnych. Ważne jest, żeby pozwolić sobie na to, by intuicja wspomagała intelekt, a intelekt, intuicja, to co powiedziałam przedtem, prawda? Natomiast wiecie co, mam takie poczucie, jak patrzę teraz na tą arcykapłankę i królową mieczy, to takie mam poczucie, że ktoś tu z kogoś będzie chciał jakieś tajemnice wyciągać. Także uważaj, co do kogo mówisz, bo czuję, że ktoś tutaj może wyciągać, chcieć te informacje, żeby komuś zaszkodzić, bo królowa mieczy nie należy do przyjemnych osób. To jest ktoś, kto korzysta ze swojego intelektu w sposób przebiegły, bym powiedziała, prawda? Dobrze, idziemy dalej. Pamiętacie pewnie wielokrotnie, jak mówiłam o tym, że jest coś takiego jak magia wdzięczności i uwielbienia, prawda? Czyli jeżeli wyrażasz wdzięczność za to, co masz i ci się podoba, jeżeli wyrażasz wdzięczność za to, co uwielbiasz, kochasz w swoim życiu, co ci się przydarza i kochasz, uwielbiasz i mówisz o tym i wyrażasz tą wdzięczność, to uwielbienie na ten temat, to to jest znak właśnie dla wszechświata, że to ci ma wysłać, to przyciągasz wtedy, to jest attraction, to przyciągasz do swojego życia. Czyli im więcej z tym pracujesz, tym więcej tego do życia przyciągasz swojego. Kolejny temat. Czuję, że tu ktoś może być zaproszony na celebrację, jakąś imprezę, właśnie o takim charakterze religijnym. Może być oczywiście ślub, wesele, może być rocznica, mogą być jakieś inne rzeczy, które tam... W różnych religiach oczywiście są różne kwestie. I ktoś będzie tu zaproszony, ktoś będzie przechodził jakąś inicjację, dosłownie czuję. I to na takim dosyć głębokim poziomie, gdzie też jest wiele osób. No więc to są różne ceremoniały, które tam, prawda, są odprawiane. Dobrze.
Tak. Ta rada tutaj jest specyficzna, bo jeżeli chodzi o jakieś kwestie prywatne i tam jakieś pieniądze, czy na przykład spadki ewentualne, tutaj ktoś może być proszony, no właśnie, o podpisanie intercyzy też jak najbardziej. To już każdy musi rozważyć, prawda, sam, czy się zgadza, czy nie. Natomiast tutaj czuję, że jest podpowiedź, żeby pozwolić sobie na spojrzenie z innej perspektywy właśnie na kwestie rodziny dużej, szerokiej, jakby z tymi dziadkami, prawda, wujkami, taka szeroka rodzina, żeby tu spojrzeć na to, bo tu jakieś działania są wykonywane i to nie prowadzi do dobrych rozwiązań, czyli może jest jakaś potyczka, że tak powiem, jakaś sprzeczka, coś tu nie idzie. Może być tak, że na przykład jest jakaś taka ceremonia większa, rodzinna i ktoś jest zaproszony z pary, a ktoś nie jest zaproszony, no bo tam jest brak zgody, bo mamy królową buław, bo to jest król buław i tak widać, że król buław jest zaproszony, tak jakby królowa była odsunięta na bok, prawda? No bo jest właśnie jakiś konflikt tutaj. Ojejku, ale czuję szczegółów. Dobra, idźmy dalej, bo musimy jeszcze ten zrobić poza prywatnym obszar, a tu widzicie, ten prywatny cały czas do mnie gada coś. Dobra, prawda ukryta. Mówisz do mnie przez muzykę, ktoś przekazuje tutaj, co mamy dalej. Ktoś się boi z tobą skontaktować, zobacz. Ja czuję, że ktoś coś nawywijał i teraz się czai. I kolejna wiadomość, ktoś mówi, że życie tej osoby nie jest tak poukładane, jak mogłoby się wydawać. Czyli tam się coś dzieje, może nie wiesz o tym, prawda? Może to z zewnątrz wyglądać dobrze, ale ja czuję, że tam jest coś jakby przyblokowane, coś się wydarzyło, coś nieprzyjemnego. I może ta informacja, wiedza by ci pomogła zmienić podejście, nastawienie do tej osoby na przykład. Oczywiście pamiętajcie, czytanie ogólne, prawda? Jak zawsze przypominam. Dobra, zobaczmy obszar poza prywatnym. Czyli tak, ewidentnie Isa nas tu zatrzymuje, żebyśmy mogli czemuś się przyjrzeć, szczególnie temu, co nie idzie, temu, co idzie z jakimś oporem, temu, co gdzieś tam nie wychodzi albo nie wyszło, prawda? Albo gdzieś skupialiśmy się za bardzo na czymś, pomimo że to nie dawało żadnych dobrych rezultatów. Zobaczcie. Jakieś siły, które działają przeciwko tobie, tu się pokazują. Czyli jest pokazane, że tu coś się dzieje, coś wydarza się i to przychodzi niespodziewanie, bo mamy wieżę przy Isie. Będzie trzeba wyruszyć dalszą drogę, dosłownie czuję. Tak, czuję, że ktoś tutaj opuszcza może małżeństwo i przez to też rodzinę, albo małżeństwo i przez to też firmę na przykład i musi szukać innej pracy na przykład, nowej pracy. Tak, jak najbardziej. Okej, co tu mamy dalej? Skup się na tym, co jest, na pozytywnych rzeczach, bo jak się skupiasz na negatywnych, to zarzucasz wędkę i to przyciągasz do swojego życia, więc pamiętaj, korzystaj ze swojej wędki mądrze i przyciągaj tylko dobre rzeczy do swojego życia. Dobra, idźmy dalej. Cały czas uparcie pokazuje się tutaj kobieta z ciemnymi włosami, czy oczami, czy skórą, albo też mężczyzna z ciemnymi oczami, włosami, albo skórą. Ja tak kilka razy to przetasowałam, ciągle namiętnie to wypadało. Zobaczymy, czy się ten mężczyzna jeszcze pokaże. I czuję, kochani, że to jest istotne, to jest ważne, że ta osoba z jakiegoś powodu jest istotna w twoim życiu i może myślisz o tej osobie, może ta osoba z jakiegoś powodu tutaj, coś jest między wami, jakaś nieprzyjemna atmosfera. Karma się pokazuje, czyli pamiętaj o prawie przyczyny i skutku. To jest super ważne, żeby w tym czasie pozwolić sobie na taką przytomność, prawda? Aha, czyli to się wydarzyło i teraz to jest następna rzecz, na przykład jest konsekwencją czegoś, co się wcześniej wydarzyło na przykład, prawda? Czyli żeby po prostu mieć oczy, uszy otwarte na ten temat i żeby nie wypierać absolutnie tej prawdy, która nam się pokazuje,
nawet jeżeli ta prawda nie będzie dla nas przyjemna i wcale nam się nie będzie podobała, prawda? Chodzi o to, żeby po prostu pozwolić sobie na to, by spojrzeć prawdzie prosto w oczy, nawet jeżeli jest taką prawdą, którą najchętniej wzięlibyśmy i wyrzucili przez okno, na takiej, ja czuję tutaj, zasadzie. No dobra, zobaczmy dalej. Ktoś tutaj odchodzi z twojego życia, albo już odszedł, albo odchodzi. Ja czuję, że to jest ostateczne, no bo mamy, wiadomo, tą kartę. No i mamy też wieżę. Czyli ewidentnie tutaj jest pokazane, to się zakończyło. Czyli jeżeli tutaj martwisz się, myślisz, zastanawiasz, wyglądasz może, czy jeszcze tutaj jest jakiś powrót, to oczywiście, że to jest czytanie ogólne, to pamiętajmy o tym, ale jednocześnie ja mam takie poczucie, żeby powiedzieć, że no to tutaj już nie ma szans jakby, że to już jest faktycznie zamknięte i dokończone. O, zobaczcie, Broken Bridge jeszcze mi się wyciągnął. Dokładnie. Tak, jeżeli chodzi o te kwestie tutaj zawodowe, tu jakieś są tymczasowe kwestie, tymczasowe problemy, ale pamiętaj, że to są tymczasowe kwestie, czyli co by się nie działo, w pewnym momencie przyjdzie zmiana. Natomiast ty musisz, ja czuję tą zmianę tutaj dostrzec, musisz sobie pozwolić na to, żeby ją po prostu zauważyć. Sposób, możliwość, okazję, która przyjdzie, myśl, która przyjdzie, co mam z tym zrobić, jak mam to rozwiązać. Możliwe, że tu się pojawia ktoś, kto cię będzie wspierał, podpowiadał, jak to masz zrobić, ale tu jest pokazane paść pentakli, że to ty masz zaobserwować, przyjrzeć się, jak to robią inni i później pozwolić sobie tą teorię wprowadzić w praktykę. Więc cokolwiek tutaj, czy załatwienia jakieś masz, czy chodzi o jakąś pracę, o co by nie chodziło, może ktoś tu traci pracę i musi szukać nowej. Pozwól sobie na mądre podejście, ale przede wszystkim nie trać wiary, nadziei i tej siły twojej wewnętrznej, bo ta królowa buław to jest taki oklep energetyczny, totalny, prawda? Kiedy zaczynamy wątpić, że cokolwiek jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tylko skup się na dobrobycie, a nie na negatywnych kwestiach, bo pamiętaj, że wszystko przyciągasz do swojego życia, na czym się skupiasz. Ok, co tu jeszcze czuję, kochani? Tu już mieliśmy. Pamiętajcie, że to może być kobieta albo mężczyzna, bo ewidentnie mi tam to mrugało, migało, ja nie wzięłam, ale teraz myślę, że powinnam wziąć tą kartę też. Czyli ktoś, kto ma ciemne oczy, włosy, może skórę, albo po prostu ubiera się na ciemno bardzo. Ten ktoś odszedł i to już jest zamknięty rozdział. Mamy Broken Bridge, tu się już jakby nie da tego wrócić. Zobaczcie, jeszcze na końcu mamy, jest to smutne, jest to łezka, ale po prostu jakby to się zakończyło, prawda? Więc trzeba sobie to uświadomić, że to się już zakończyło. Dobra, co jeszcze, kochani? Król Kielichów pokazuje nam, że tu trzeba mieć dystans do tego wszystkiego, co się dzieje, do tego wszystkiego, co się pokazuje, do tych wszystkich pomysłów, które są i będą przychodzić. Musisz wiedzieć, czego chcesz i jak chcesz to zrealizować. Nie pozwól sobie na to, by tracić siłę i energię na jakieś rzeczy, które są zbędne albo nie chcesz ich w swoim życiu, bo czuję, że tak może być. Może masz jakąś grupę osób wokół siebie, czy rodzinę jakąś rozległą właśnie, która jakby wyciąga z siebie siłę, energię. Absolutnie na to nie pozwól, bo w tym czasie będzie ci ta siła i energia potrzebna. Musisz ją troszeczkę dla siebie zachować, prawda? Mamy kartę sprawiedliwości. Bądź bezstronny, obiektywny, broń tego, w co wierzysz, spróbuj dostrzec wszystkie strony danej sytuacji, wygrasz, jeżeli zachowasz się uczciwie. I znowu tutaj widzę dwie osoby, jedna wyciąga informacje z drugiej. Uważaj tutaj, bo ktoś tu knuje, ktoś tu będzie coś kombinował. Może to być w tym prywatnym obszarze, sektorze, ale to też może być osoba, która jest po prostu na jakimś prywatnym waszym, jakimś właśnie celebracji rodzinnym, może spotkaniu i ta osoba tam jest. Może tam pracuje, może
pomaga w tym, może tam z różnych względów jest, bo została jakoś tak zaproszona spoza rodziny. Ta osoba tu jest po coś. Ona tutaj ma swój plan i swój pomysł i będzie chcieć to wprowadzić w życie. Jeżeli nie chodzi o żadną imprezę, to czuję, że ktoś próbuje się wcinać w jakiś związek, może być stały związek, może być małżeństwo, może być związek nieformalny. Ktoś tu próbuje mieszać i wprowadzić jakąś, nie wiem jak to nazwać. Czasem, wiecie, jak wpuści ktoś taką wątpliwość, prawda, to potem to się zaczyna rozwijać, jeżeli to wyląduje na właściwej myśli u osoby jakiejś w głowie. I ta osoba, jeśli weźmie to do siebie i uwierzy w tą wątpliwość, wówczas może to rozwinąć w sobie, prawda? I to może doprowadzić do jakichś tutaj kłótni, sprzeczek w obrębie właśnie tej grupy, tej rodziny, może być w pracy też. Także uważajcie, żeby po prostu jakby nie pozwól, żeby ciebie z kimś ktoś skłócił w tym czasie. O, może tak powiem, bo czuję coś takiego. Co by się nie działo, to jest wszystko tymczasowe. Pamiętajcie, sprawiedliwość pokazuje, poszukuj równowagi, poszukuj harmonii, poszukuj negocjacji, dogadania się, prawda? No i oczywiście prawo przyczyny i skutku pokazuje nam się tu w kilku kartach, więc warto o tym pamiętać i na to zwrócić uwagę, by pamiętać zawsze o tym, że każda akcja niesie ze sobą reakcję i każde działanie niesie ze sobą konsekwencje, prawda? Dokładnie tak. Dobrze. Okej, kochani, tyle. Lećmy już dalej. Czuję, że to jest ważny czas, to na pewno. Właściwy moment, żeby coś zrobić, żeby zadziałać, żeby przebudzić się, żeby być przytomnym, żeby być świadomym, żeby rozglądać się wokół siebie, słyszeć, co jest mówione, uważać to, na co się mu uważać na to. Co się mówi, będzie trzeba coś przewartościować, będzie trzeba pozwolić czemuś odejść ostatecznie. Tak, bo to, czego nie odpuszczasz, blokuje ci energię, tak czuję. O, jeszcze jedno wam powiem. Pomyśl sobie, że uniwers rzuca coś do ciebie jako nową możliwość, nową okoliczność. Ty to masz złapać symbolicznie w swoje dłonie, prawda? I jak możesz to złapać w dłonie, jeżeli zobacz, na przykład, o, ja trzymam moje karty, które mam w dłoniach, moje stare karty, a uniwers mi rzuca nowe. Jak ja złapię te nowe, jak te stare trzymam? Nie złapię. To trzeba odłożyć i wtedy uwolnić ręce i powiedzieć, uniwers, okej, dawaj, prawda? Teraz mogę przyjąć. Dlaczego? Bo mam wolne ręce. Czyli trzeba zrobić tobie przestrzeń w twoim życiu, jeżeli chcesz przyjąć do życia coś nowego. Po prostu, to czuję jeszcze. Dobra, misie, kochane moje rybeczkowe. Mini, wybierz kartę na koniec. Mamy trzy możliwości, jak zawsze. Mamy jeden, dwa i trzy dla rybeczek. Jedyneczka. No, już się nie chce pokazać. Nie teraz. No, zobaczcie. Ale tu jest coś do uwolnienia. Fioletowy płomień się pokazuje, więc działaj fioletowym płomieniem i uzdrów, ulecz, uwolnij może coś, co jest potrzebne. I będzie lżej, i potem podziałaj troszkę, i wtedy o tym pomyśl jeszcze raz. Dwójka, odpuść, zobaczcie. Tutaj by trzeba dystansu nabrać do tego wszystkiego, bo mamy króla kielichów i zaobserwować, jak to robią inni, że im wychodzi, i wyciągnąć właściwe wnioski. I też czuję tutaj, żeby powiedzieć: zachowaj się uczciwie w tej sytuacji. A wtedy wygrasz. I trójka. I tutaj masz niewłaściwy czas. Zobaczcie, fioletowy płomień znowu krzyczy. Zrób coś z tym, przewartościuj, napełniaj fioletowym płomieniem. Ciekawe, że tu się ten fioletowy płomień nam też pokazuje jako wibracja, prawda? Czyli pozwól sobie na to, by uwolnić pewne kwestie, które cię totalnie blokują, zabierają ci siłę, moc, może też pieniądze. Tyle, kochani. Tak, życzę nam dobrego czasu, jak zawsze. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Utulam mocno każdą i każdego ciebie. Do usłyszenia, kochani, w następnych nagraniach. Pa, pa!